Kurra, coś zażarłem. Dawaj tego czarta, pokaż się. Kuro! To się healuje, 6 na sekundę. A po ile ja go biję? Nie, nie da rady. Czekaj, on wy... Ty no, jest problem. Nie, Wesemir, ze mną pogadaj. Halo! Dobra, muszę go wylurować gdzieś. Git! Nie biegnij, Wesemir, za nim. On ma agro na nim, no. Dobra, wyprowadzę go za... Nie no, goni go cały czas. Zgubił agro? Nie, biegnie cały czas. Dobra, teraz na konia. Potka. O kur, uciekaj, uciekaj! No biegnij! Ty, Wesemir tam goni cały czas za nim! No nie no, kurde! On jest nieśmiertelny. Podkarczmy i medytacja. Czekaj, bo mnie goni. Jak się medytuje? Tak? W czym rzecz? Git. Wiesz, że minęło już ponad pół roku, odkąd załatwiliśmy Biesa z Worunę? Tak, Biesa. I nie tylko. Jak się nazywał tamten sukinsyn? Drugan? Niech mu ziemia lekką będzie. Dawniej wszystko wydawało się prostsze. Potwory były złe, ludzie dobrzy. A teraz pogmatwane to wszystko. Dawniej było dokładnie tak samo, tylko już zdążyłeś zapomnieć. Sam masz prawie setkę na karku, więc nie wypominaj mi. Mam dwie wiadomości, dobrą i złą. Dobra jest taka, że kapitan Nilfgaardzkiego obozu wie, gdzie szukać Yennefer. A zła, że musimy mu upolować Gryfa. A czego mógł chcieć w zamian od dwóch wiedźminów? No mów, co ustaliłeś? Gryf porzucił leże. Trzeba zrobić wabik. No i jak ci idzie? Dowiedziałem się paru rzeczy. To samiec. Miał gniazdo w Lisim Boże. Nilfgaardczycy puścili je z dymem, ubili samice, potłukli jaja i uznali, że załatwili sprawę. Ha, zawsze to samo. Zamiast od razu posłać po fachowca, robią po swojemu. I jest tylko gorzej. Mam już szakłak. Nada się w sam raz. Silna woń. Chyba smród. Delikacik się znalazł. Zgniłe mięso, gnój mocznik. Zwykłe wiejskie. Ta zielarka była. Tamira, Tomira jeszcze. Pamięta, ale nie poszedłem, bo już mam szakłak i chyba pominęło ten etap. Dzięki, Drago. Pół dnia się potem szorowałem. Pamiętam. Wracasz do tego za każdym razem, jak się widzimy. No dobra, wszystko gotowe. Daj tylko znać i bierzemy się do roboty. Może ta Samira Tamira będzie miała te petardy. Albo saletra do petard. Chociaż... No, saletra do wszystkich potrzebna jest. Potrzebuje jaskółczego ziela. Sporo. Muszę zbierać te krzoki. A gdzie jest ta Tamira? Bo tamtego świra miałem oznaczonego, bo był quest z nią. Gdzieś w okolicach tego nilfgaardzkiego garnizonu pewnie. Zrobisz sobie raz i ci się będą odnawiać petardy? Aha. Koło wioski na lewo. Ale tutaj... A, tartak. Tu gdzieś? Nie drżyj się. O, jest. Witam cię, maleńka. Mam nadzieję, że nie będziesz zła. Wszystko bierz? No biorę, to się przydaje. Tu dużo tego widzę jest. O, jest, jest kurczę ziel. Hej, co to za gra? To? Skyrimek. Teraz mamy questa na smoka. Wronie oko, dmuchawiec. Dobra, starczy tego. Chyba. Dobra, wystarczy. Zaraz usnę. Jagnięcinka! Co jest? Ile ty masz HP, wariacie? Cię spalę zaraz. Tomira, o cholera. Tak? Słuchaj, znałaś tu w okolicy jakąś Klarę? Przyznałam. Przetestujesz te podpalenie z igni? Jak to? Już podpalałem. W całym białym sadzie. Do czasu. A, to HP, ile spada. Ale coś robiłem. Zabrał wtedy całą rodzinę. Na gólu jednym. Się drugą osadę. Dziedzic pojechał tam z całą świtą nakłaniać ich do powrotu. Miało być po dobroci, ale... Sam widziałeś. Podobno Klara powiedziała coś o synu dziedzica, Florianie.
coś, co go rozwścieczyło, ale czy to prawda? Sporo tu nieszczęść jak na taką małą wieś. W każdej wsi tak jest, choćby najmniejszej. Wystarczy popytać, ale żeby nie kończyć tak łzawo, masz na pociechę. Ziół mi trochę dała. Tak? Masz o, saletra razy 4. Coś się znajdzie. Elegancko. Uhuhu! Co ja widzę, widowie? Ile to kosztuje? Nie stać mnie na takie rzeczy! Najwięcej kasy wydałem na te karty do Gwinta. To Gryf tak poranił tę kobietę? To Gryf ją tak urządził? Lenę? Tak. Dopadł ją, jak szła nocą przez las. Nocą? Przez las? W czasie wojny? Umówiła się na schadzkę. Wiecie, młodzi. Z miłości zrobią każdą głupotę. Rany się goją, ale i tak umrze. Krew zbiera jej się pod czaszką. Na to moje eliksiry nic nie poradzą. Pomóc jej? No mogę pomóc. Mógłbym spróbować jej pomóc. Jaskółka leczy nawet wewnętrzne obrażenia. Ale? Wiedźmińskie eliksiry nie są dla ludzi. Ona i tak umrze. Tak, spokojną śmiercią, pod wpływem twoich specyfików. A jeśli podam jaskółkę i coś pójdzie nie tak, cała wieś będzie słyszeć jej wycie. Rozumiem. Zrobisz jak uważasz. Jeszcze jaskółkę zmarnuję na nią. Powiesz mi coś o sobie? Jaka jest twoja historia? Smutna. Kojarzysz świątynię Melitele Velander? O jest. Czy kojarzę? Nie zliczę, ile razy tam byłem. Ile razy matka Neneke zakładała mi szwy. Musieliśmy się mijać. Uczyłam się u niej na uzdrowicielkę. Ale miałam 18 lat, jak mnie przyjęli, a wtedy nie nauki ma się w głowie, tylko miłość. Był taki jeden chłopiec, Gosław. Jak zdejmował do pracy koszulę, nowicjuszkom wszystko leciało z rąk. Rzuciłam dla niego świątynię, spędziliśmy cudowne lato, a potem on rzucił mnie. Jezu, dzięki. Nenekę nie chciała mnie przyjąć z powrotem, a rodzice dali tylko płaszcz podróżny i chudy mieszek. Bez słowa. Ot, cała historia. No i właśnie tak się potoczyło. Receptury jakieś miała na sprzedaż? Wzięła na sprzedaż? Odwar z trolla regeneruje żywotność w walce i poza wal. A to nie żarcie, a żarcie teraz mam ze smakosza. Biała mewa. Nie wiem, czy coś... Co jest? 409? Skąd tyle kasiorni? Dawaj. Bywaj. Petardę. Jakąkolwiek. Niszczy gniazda potworów. Gites. Czyli jedna starczy i się będzie odnawiać. Jaskółka. Czego potrzebuje? Krasnoludzki spirytus. O cholera. Na 20 sekund tylko? A to jest to samo z tym, że się będzie to regenerować? Że raz krawce i do końca jest, czy jak? Ale 20 sekund to jest ledwie co? Ale w drzewku ulepsza się, czy jakaś jest zbufowana jaskółka? Później jakąś lepszą można. Kurde, no kupiłbym od niej, bo ona miała ten spirytus, ale cholera jasna, nie mam pieniędzy. Miała recepturę na 62. No jakbym sprzedał ten syf cały, co mam, to bym uzbierał może, ale musiałbym sprzedać... Dobra, posprzedaję coś. O kurwa, ile to warte. Będę tego potrzebował, bo... Znaczy, ja bym to sprzedał w pizdu, 112 to strasznie dużo. Nie no, póki nie potrzebuję na razie kasiorki, to... Dobra, idziemy na utopce zapolować. Tak, mam problem. Perfidny eliksir do znalezienia. Nie no, potrzebuję jakiegoś utopca, ale no nie respią się. A! Ten koń niezbyt sprawny. No nie ma auto. O! Do drzewa tylko. Nie ma śmierdzących utopców. Co to za wieś? Wilkarski garnizon. Ja pierniczę, to ile ja przebiegłem. Dobra, znak zapytania jakiś z utopcami przy wodzie jest? O, tu! Tu są utopce. Rozkład jazdy. Przeprawa przez rzekę. Dobra, tu. Tu na pewno będą. Co tu się kurwa dzieje? Nie no, nie znajdę tych utopców przez godzinę następną. A z 3 mózgi utopców sprzedałem. Moja deserter. Oj, kolego. Chyba jakiś... Jakby to powiedzieć... O, olej przeciw hybrydom. Obiegałem, karczma to znaleźć nie mogłem. No przestań. Na złość robi. No co jest? O. Po co ja żem to sprzedał? Ja nie wiedziałem, że to... A miałem do wyboru chyba z 20 rzeczy, które mogę sprzedać. I akurat jedną rzecz, którą sprzedałem, to potrzebowałem. Albo znajdziemy, albo nie znajdziemy. No rusz się. Elegancko. Witam. Oj.
Dawaj. Nie. Tak. Pięknie. Dobra, i teraz do zielarki. Po co? Bo przecież tam leży córka, którą jaskółką chyba mogę ocalić. Bo powiedziała, że zrobisz jak uważasz, więc tak jakby zostawiła decyzję. Znaczy nie wiem, czy córką, jakaś tam babuszka była w każdym razie. No nie mogę, no. Jak idę fabułę, raszuję i mam wysoki level, to jest, a może poboczne porób. Jak robię same poboczne, to o kurwa, jaki level ma niski, bo tylko poboczne robi. Zdecydujcie. Dobra. Jaskółka. Tyk. Udało się wykonać jaskółka. Przyniesie eliksir zielarce. Mam eliksir dla Leny. Mam eliksir dla Leny. To jaskółka. Zwiastun wiosny i symbol odrodzenia. Adekwatna nazwa. To się jeszcze okaże. Tak jak mówiłem, może jej zaszkodzić. Bardzo. Na mnie to działa natychmiast. Ale ja mam szybszy metabolizm. U niej efekty wystąpią dopiero po kilku dniach. Uznałem, że lepsze to niż bezczynność. Co dostałem? O kurde! 300 expa. Dużo. I 50 ty. A jakbym tu zmedytował na przykład 3 dni, to będzie jakaś zmiana, czy nie? Zaraz zobaczymy. Ciekaw jestem. Czy ja... Chyba nie pomogło. Zaraz umrze. Powiedział kilka dni. Nie chcę jej dobić. Dobra, powinno już być. Ale jeszcze raz. Bywaj. Da się? Na pewno? Chyba, że trzeba trochę dalej odejść. Pamiętam, kiedyś to chyba robiliśmy i było, że za blisko byłem. Było w queście z chłopem z piórami. Nie wiem, czy to była dwójka? Chyba w dwójce to było, nie. Wróć po jednej misji i zadziała. Yennefer czy Triss? Yennefer. Triss za nudna jest trochę. Hello, ja zabijam. A tam ten czar będzie. Mocno powiedziałeś. Nie, biegnij tam, kur... Tak? W czym rzecz? Zająłem się tym zleceniem na Gryfa. No i? Nie ma co dłużej zwlekać. Chodź, rozejrzyjmy się, gdzie zastawić pułapkę. Ja już mam swój typ. Po drugiej stronie rzeczki są takie pola i zagajnik. Dużo miejsca i nikt nie wejdzie nam w drogę. Ruszy! Żebyś nie zbugował i nie zaczął za czartem biec. Dobrze. Lelelej, lelelelelej. Rzeczka, złote kłosy. Urocze miejsce i w sam raz na zasadzkę. Innego bym nie wybrał. To jak, gotowy? Nie. Daj mi jeszcze chwilę. Wyciągasz człowieka z karczmy, a potem... No dobrze, ale pośpiesz się. Albo tak. No jak tam guzdrało? Gotowy? Zaczynajmy. Dobry wiatr wieje. Zapach przynęty szybko się rozniesie. Podobno na wschodzie Nilfgaard już przekroczył Pontar, czyli są tydzień marszu od Kermoren. Jeśli tam trafią, zanim zasypie przełęcze, trzeba zatrzeć ślady, ukryć nasze ścieżki. A przy okazji zimowania przyjeżdżasz w tym roku? Może. Może w towarzystwie. Nie mogę spauzować, jak jest gra. Jak jest przerywnik. Nie powiem tak. Musi być gdzieś niedaleko. Przywitamy się. Czekaj. Co? O! Kusza? Wygrałem w karty, jak cię nie było. Może się przydać. Proszę, proszę. Sam grasz, a mi i chłopakom prawiłeś morały. Dość gadania. Mamy Gryfa do ubicia. Ja pier. Dobra, za pierwszym razem będzie. Stop! Ja jaskółkę chcę, muszę... F. Będzie pikować! Jak? Czym kusz użyć? O, jest, kurwol.
Co jest? No przecież dożywałem. Kurwa. Arden? No nie mogę ubić! Czym tą kuszę wybrać? Kukiem? Nie działa kółko. No klikam scroll, nie działa. O kur... No dożuję przecież, czego chcesz? Upadł. Nieźle, nieźle. Chociaż parę rzeczy mógłbyś poprawić. Na przykład? Cięcie w ósmą za bardzo markujesz. No, ale o tym później. Zanieś łeb gryfa czarnym, a ja przyszykuję konia. Widzimy się w karczmie. Jajo gryfa, kopotwora, surowe mięso, mutagen z gryfa. O! Zobaczmy, co daje ten trofeum z gryfa. 10% szansa na odcięcie kończyny. A ten mutagen z gryfa? 10% żywotności służy do ulepszenia umiejętności lub do sporządzenia wywaru mutagennego. To lecimy do czarnych. Już rozpatrzona, ale dziękuję. Co to jest do cholery? Żyto? Masz mnie za ślepca czy głupiego? To ziarno jest spleśniałe. O, nie, za to dostałeś bana, człowieku! Czyli za głupiego. Takie właśnie wyzwisko dostałeś bana. Na sznur go. Kodeks wojskowy, paragraf drugi, ustęp trzeci. Za dostarczenie wadliwych dóbr 15 razów kańczugiem. Oj, wykonać. Biczowanie. Nie, na bogi, nie! Czego? Widzę, że przestałeś udawać dobrego wujka. I czego nie udawałem? Wyciągnąłem do tych ludzi dłoń, a oni ją odepchnęli. Może dlatego, że ta sama dłoń trzymała miecz, od którego zginęli ich bliscy? Ha! Moralista się znalazł. Dobrze, bezpośrednio prosto z mostu. Miejscy, co? Nie byłbym na twoim miejscu. Mów, po co przyszedłeś? Wywiązałem się z umowy. Teraz twoja kolej. Gdzie pojechała Yennefer? Do Wyzimy. Czyli cały czas była dzień drogi stąd, pod moim nosem. Mogłeś powiedzieć. Mogłem, ale wtedy nie zabiłbyś gryfa. Coś za coś. Stój! Nie skończyliśmy rozmawiać. Masz, weź jeszcze to złoto. Żebyś nie czuł, że jesteś stratny. Może dajmy to złoto wieśniakowi. Odmów przyjęcia pieniędzy. Nie. Ciekaw jestem, co się stanie. Nic! No dawaj to, kurwa. Myślałem, że jakoś nagrodzi mnie gra za super cechy charakteru. Nie bić go. Nie bądź nierozważny. Nie bądź nierozważny. Oj, zapiszmy lepiej. Nie ma mu jak pomóc. Potrzebujesz klucza. A, czyli się da. Tylko klucz muszę znaleźć. Jak się dostać do środka? Mam poważnie ich zabić? Skąd klucz? No bo jest, potrzebujesz klucza. Jak jest, potrzebujesz klucza, to się da. Dobra, spróbujmy. Nie no. No! Już go zbiczowali. Nie wiem, czy się tam da dostać jakoś. Dobra, trudno. Przygotuj się z Wesemirem do opuszczenia Białego Sadu. To idziemy stąd. Chyba, że zielarkę jeszcze sprawdzimy. Może się podblokowało. Nie wiem po co, ale chcę zobaczyć, czy wyzdrowiała kobieta, której dałem jaskółkę.
Uwaga. No nie wiem, to jest skam. Ani nie umarła, ani się nie poprawiło. Wrócę tu za kilka godzin. Bez jagrest misja. Rób tajniki, ale już zrobiłem dużo tego, pa. Tu nawet nie ma nic w pobliżu. Nie. Nie. Kurde, agro złapał. O, i teraz będzie mnie męczył do końca. Czy nie? Czy puści? Jest znak zapytania, utopce. Strzeżony skarb. Double. Co jest, kurde? Puść! Zjebane krowy. No nie, no jest tu, no. Dobra, zlucimy to na przypał jakoś. No! Nie ma lutu? Ale to jest irytujące. No nie ma jak. Dobra, oplujemy ten znak. Jest jakiś pancerz. Idziemy stąd w pizdu. Nie złapie agro, prawda? Beczka go nie złanszotuje, widzu. Co ty opowiadasz znowu? Miejsce zostało wyzwolone i zielarz się pojawił. Czyli chyba tutaj srebra nie kupię. O dziwo, stricte zioła u zielarza. Tak, nie mam pieniędzy na takie rzeczy. Weź pamięć mięśniową. I mamy 25% zwiększone obrażenia. Damy tej notki jednej. Poziom trudności gry. Droga ku zagładzie. O cholera. A! Pomocy! Na co on wrażliwy? Igni? Czy Ard? Znaczy, czy... No ta pułapka. Ale go podpalimy. Dostał. I teraz ta dota go bije. Po 46, 27. Trochę abusing, no nie powiem, ale... Ja go nic nie bije! To Igni OP na niego. Tego bije więcej niż Amiczykiem. Niedźwiedzia skóra. Dobra, i tu kolejny level. Mogę z niego zaczerpnąć. To jest tak OP. Starmowy level up. Tylko pytanie, w co teraz dajemy, bo ten smakosz to... Od którego levela? Od czwartego poziomu. Co by tu móc dawać? No to chyba w ten trening siłowy. Sprawia, że przeciwnik przez krótki czas walczy po stronie Wiedźmina i zadaje o 20% więcej obrażeń. Zagrajmy pod to akcji. Zwiększa moc znaku o 5%. Znak akcji może objąć dwóch przeciwników. Efekt jest wtedy słabszy o 50%. Ale i tak tego teraz nie założę, bo mam smakosza. Chociaż ja wiem. A, weź tą sugestię. Tylko musiałbym ją mieć założoną, ale to od czwartego levela. Spokojnie, nazbieramy tyle tych znaków, że nie będzie w co dawać jeszcze. Kurde, wszystkie znaki zapytania prawie zrobiłem. Jak nie ja. Miecz wsiągnij, psychopato. Ej! Pewnie są świry, co całą grę pięści mi przeszedł. Nogi mu urwałem. Jakieś skarby? Protokół z przesłuchania Wiedźmina. Schemat stalowy miecz wiedźmińskiego cechu żmii. O, zajebiście. Stalowy się bardziej przyda? Czy srebrny? Bo mam dwa. Mam na stalowy i ten. Bo zbieram cały czas składniki na ten drugi. Nam wiadomo, że oba, ale który... No chyba więcej walczę na potwory, wydaje mi się, póki co. Miejsce czynności twierdza Amaveta. Wiedźmin Kolgrim jest oskarżony o porwanie Witka, syna Pawła Bartnika ze wsi Biały Sad. Zastosowano wobec niego areszt zapobiegawczy. Podczas przeszukania znaleziono u niego schemat na miecz stalowy, czyli to, co ja mam. Podejrzewa się, że wykorzystał ów miecz do zastraszania, a być może zabicia porwanego chłopca. Przypuszcza się, że oskarżony może posiadać również inne tego typu schematy potrzebne do stworzenia śmiercionośnych przedmiotów.
To level? Jak level? Ładujemy od razu. Nie, to nie był level. Kur, coś zeżarłem. Nie wiem, nie było wysoko. Jest wysoko, byczku. No, jest. Boże święty. Jest, jest. Schemat weź? Wziąłem. Przecież widziałeś, że brałem. Mam stalowy. Co? Mam na skrawcenie stalowego już? O kurwa. Ładnie. To srebrny jeszcze miałem gdzieś. Ale tu potrzebuję tych dwóch sztab. Dobra, idziemy skrawcić miecz. Mam tyle lutu do sprzedania, że... Na spokojnie. O! Nie wiem, czy ta lokacja, do której teraz idę, to nie byłaby lokacja już przyszłościowo questowa, fabularna i nie wiem, czy nie powinienem iść z Wesemirem pogadać w sumie teraz, zamiast raszować te pytajniki. Dobra, ile ich zostało? Nie, no jak ja tu pójdę, to się odblokuje mnóstwo ich tu znowu, chyba. Jest, kolejna kapliczka. Elegancko. Nie! No ciężko jest w sumie. Pomóż mi, płotka. Płyn? Ale to bardzo mało daje, wiesz? Jak nie ma tego się zlewelowanego, mam wrażenie, że to daje. Widziałeś to? No coś daje. Magia. A kolejne gniazdo. Miecz się psuje. Pogoda w sam raz na podróż. Dotarłeś do miejsca, gdzie diabeł mówi dobranoc. Zawróć. Czemu? Odpocznij. Czyli nie zrobię tych. Dobra, to wracamy w pizdu. Ore, ore. Nowe zadanie, brudna forsa. Użyj wiedźmińskich zmysłów, aby odnaleźć skarb bandytów. Sara, rower ci zabiorę. Boże. Niepoważny jesteś, tyle mogę ci powiedzieć. Dezerterzy. Kurde, ile tego tu jest. Ja pier. No czaruję, a co mam robić w asystylu? Nie. Kurwa, łucznik. Spierdalaj. Jezu. Blisko było. Nie, bo ja mam w głowie ten miecz. Dobra, zróbmy tak. Na rozsądnie. Jestem w młynie. Pójdźmy pierw. Wykujmy sobie najlepszy miecz, jaki się da. Naprawmy itemy i elo będzie. Nie, tylko nie ten. Krowy bij, krowy. Jeszcze, jeszcze. Witam, więc tak. Chcę, żebyś coś dla mnie zrobił. Czemu nie mogę wykuć u niego miecza? Tylko armor. Ruda srebra. To płatnesz? O ja pier... Dobra. Proszę, nie bij mnie. Oj. Już chcę z tej wioski iść i tu nigdy nie wrócić. No nie mogę do tego się dostać. Kurda! Witam. Pokaż mi swój... Dobra, i teraz tak. Rzemiosło, stalowy miecz. Ile pieniędzy ty chcesz za to, złodzieju. Śmierdzący. Wykonaj przedmiot. Strasznie dużo to da. Elegancko. Zakładamy. Progres. Tylko jaką runę? Szansa na podpalenie? Moc znaków? Czy oszołomienie? A moc znaków też może być ok. Dawaj to. Tak, to są pewnie główne itemy. Śmierdzi. Sam śmierdzisz. Dobra, idziemy. Chociaż, kurde, a ten skarb? Co tam jest? Nie no, żal odpuścić trochę. Tu skarb jest. No zobaczmy ten miecz. Powinien być mocny. Oj, się walimy. Czemu macie siódme levele? To, że mam lepszy miecz, to nie znaczy, że... Kurde. Mam lepszy miecz i się zeskalowały moby. Są na wyższych levelach. Czy mi się wydaje, czy to akurat taka lokacja to jest. Kurwa! Ja mam trzeci level, a tu jest 6 mobów na siódmym, mnie biją. Se graj w takie coś. Dawaj, kuśniku wpierw. Tu cię mam, świntuchu. Nigdy się nie nauczycie.
Dobra. Elegancko. I czego wy tak strzeliście, co? Saletra. O! To akurat fajne. 5 sreberka. Czy nie skrawcy już w zasadzie miecza? Wracaj do tej chaty. Co? A tu coś było? Sprawdzałem wiedźmińskim. O, widzisz. O kurde. Tu nic nie... Nie no. Wszystko zamknięte. Nie mogę zlutować tego. Byłem już tu? Nie, tu nie. Byłem w podobnej lokacji. A, w ogóle to nie był znak zapytania. Jasny gnit. Sam masz przejebane. Ty na hita? Na 3. To jest ich obóz ten. Tu skarby są. Przywódca deserterów. Tata. Dobra, ripostę trzeba. O tak. Proknęło. Spalił się. To ma być ten skarb? Buty myśliwskie, okej. Srebrny imbryk. No niech będzie, no co. No, skarbem bym tego nie nazwał, ale coś tu było. Został ostatni znak zapytania. Lecimy. Notatki szpiega. O Jezus. Znowu pojawili się w obozie, znieśli dużo nowych łupów. Wszyscy w obozie piją, do wczoraj popołudnie jest już drugi dzień. Gdybyśmy teraz na nich napadli, usielibyśmy ich w pień. Czyli trzeba na kogoś napaść. A, czekaj. To już ukończone? Chyba, że to był ten obóz, który właśnie sklirowałem. Dobra, wszystko zrobiliśmy. Jest jeszcze jedno skromne gniazdo. Jest tak daleko, że jest kompletnie not worth to iść zrobić. A już to robiłem, za to levela chyba nie dostanę. Dobra, most płaczki i tu zakończymy. Jutro weźmiemy... Opuścimy biały sad, żeby zachować jako taką ciągłość. Cholerni wiedźmini. A nie miły jesteś, ja wam pomagam. A fajnie się gra. Że to nie pamiętam, oprócz gryfa, nie pamiętałem nic. I oprócz spotkania w gospodzie z pewnym przyjacielem. Dwie rzeczy z całości, z ręką na sercu. Piękne to jest poniekąd.